Cześć. Głównym pytaniem o Baofenga jest to, jak zwiększyć jego zasięg albo jaki ma zasięg. To, jaki ma zasięg na zwykłej antenie, możecie zobaczyć w filmie, który tutaj Wam się wyświetli. A to, jak zwiększyć jego zasięg i jak wypada w porównaniu do zwykłej anteny, antena Nagoya 771, czyli 40-centymetrowa antena do Baofenga, zobaczycie na tym filmie. Trzeba pamiętać, że antena nie jest jedynym czynnikiem, który ma wpływ na zasięg radiotelefonu, dlatego takie porównanie nie zawsze da te same rezultaty. Wpływ na zasięg radiotelefonu ma m.in. propagacja, czyli warunki atmosferyczne na Ziemi i nawet na Słońcu, bo wybuchy na Słońcu i burza na Ziemi mają równie duży wpływ na zasięg takiego radiotelefonu. Dodatkowo dochodzi moc nadajnika i ukształtowanie terenu. To wszystko składa się na zasięg, ale dłuższa antena teoretycznie powinna nam dać lepsze rezultaty. O szczegółach na temat zasięgu radiotelefonów opowiem w innym filmie, jeśli ten film już powstał, to tutaj wyświetli się karta. Jeśli nie powstał, to zachęcam do zajrzenia tutaj za jakiś czas, być może w końcu na niego trafisz. Dość teorii, ale zanim przejdziemy do testu, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, zostawić komentarz i łapkę w górę. Jesteśmy około kilometra od drugiego radia i zaczynamy test od Baofenga ze standardową anteną. Moc 5 W, pasmo 70 cm. SP9 OLI, SP9 OLI, poproszę o raport, SP9 JKO. SP9 JKO, dla Ciebie piąteczka, SP9 OLI. Ok, dzięki za raport, dla Ciebie też piątka. Dystans około kilometr, testujemy Baofenga 5 W, Nagoya 771, 40 cm. SP9 OLI nadaje teraz z Nagoi 771, dłuższej anteny do Baofenga. Jak mnie odbierasz? SP9 JKO. SP9 JKO, tak jak poprzednia piąteczka, szumy są delikatnie głośniejsze. SP9 OLI. Ok, dzięki za raport, dla Ciebie też piątka, SP9 JKO. Dystans około 2 km w linii prostej od drugiego radia. Baofeng, standardowa antena. 5 W mocy, 70 cm pasmo. SP9 OLI, SP9 OLI, poproszę o raport, tu SP9 JKO. SP9 JKO, piąteczka dla Ciebie, leciutkie szumy, SP9 OLI. Dzięki, dla Ciebie też piątka, troszkę ciszej Cię słychać niż wcześniej, ale jesteś i tak super czytelny. Za chwilę zmieniam antenę, SP9 JKO. Rzetelne testy upaprania końcówki anteny w piachu. Jeśli Baofeng to przeżyje, to będzie niezniszczalny sprzęt. Około 2 km dystansu między radiami. Baofeng Nagoya 771, 40 cm, 5 W mocy, pasmo 70 cm. SP9 OLI, SP9 OLI nadaje teraz z dłuższej anteny, podaj raport, SP9 JKO. Bez zmian, piąteczka i lekkie szumy w tle, SP9 OLI. Okej, okay, u Ciebie również piątka bez zmian. Trzeci test, Baofenga na standardowej antenie, 5 W mocy. SP9 OLI, SP9 OLI, poproszę o raport, tu SP9 JKO. SP9 JKO, ponownie czwórka z szumami, SP9 OLI. Też słyszę wyraźnie większe szumy, dla Ciebie też czwórka, SP9 JKO. SP9 OLI, SP9 OLI, test dłuższej anteny. Jak mnie odbierasz, SP9 JKO? SP9 JKO, ponownie czwórka, szumy i na początku leciutko trzeszczało, ale to mogła być wina czegoś innego. SP9 OLI. Okej, okay, ja Ciebie słyszę tak jakby z mniejszymi szumami, ale to może mieć cokolwiek innego właśnie wpływ na to. Dla Ciebie też czwórka, można by naciągnąć do piątki. SP9 JKO. Kolejny przystanek to już będą około 4 km w linii prostej. Baofeng na standardowej antenie.
pasmo 70 cm i 5 W mocy. SP9 OLI, SP9 OLI, poproszę o raport SP9 JKO. SP9 JKO, ponownie czwórka. Słychać wyraźnie leciutkie szumy i strzaski SP9 OLI. Okej, ty do mnie dolatujesz na piątkę, także jest poprawa. Jestem już na tyle wysoko, że inaczej, stoję na takim pagórku, że prawie nic między nami nie powinno być. SP9 JKO. Długa antena, około 4 km w linii prostej. 5 W mocy, 70 cm pasmo. SP9 OLI, SP9 OLI, poproszę o raport, tu SP9 JKO. SP9 JKO, no to będzie też piąteczka ponownie. Jest o wiele lepiej niż na poprzedniej antenie. SP9 OLI. Okej, dla ciebie też piątka, są szumy, ale jesteś super czytelna. SP9 JKO. Nadal jesteśmy około 4 km w linii prostej do drugiego radia. Z tą różnicą, że teraz schodzę już w dół, zbliżam się do celu. I zaczynamy test. Standardowa antena, 70 cm, 5 W mocy. SP9 OLI, SP9 OLI, poproszę o raport. Ok, dzięki, dla ciebie też piątka. Troszkę ciszej cię słychać, ale jesteś czytelna. SP9 JKO. Nagoya, 40-centymetrowa antena, pasmo 70 cm, 5 W. SP9 OLI, SP9 OLI, nadaje teraz z dłuższej anteny. Jak mnie odbierasz? SP9 JKO. SP9 JKO, słyszę cię na idealną piąteczkę i szumy są ledwo co słyszalne z SP9 OLI. Okej, ty dla mnie jesteś trochę cisza, ale szumy są minimalne. Na 100% jest dużo cisza modulacja. SP9 JKO. Jestem dosłownie 20 metrów od miejsca poprzedniego testu i około 10 metrów niżej. Teraz już jesteśmy w lekkiej dolince. Tutaj słońce mi trochę bije, ale myślę, że jestem widoczny dla was. Robię to po to, żeby pokazać wam, jakie znaczenie ma ukształtowanie terenu i to dokładnie, gdzie stoimy na zasięg tego sprzętu. 5 W, 70 cm pasmo i baofeng ze standardową anteną. SP9 OLI, SP9 OLI, jak mnie odbierasz, poproszę o raport SP9 JKO. SP9 JKO, na samym początku była piątka, ale później mocno zatrzeszcza i bym powiedział, że to będzie czwóreczka. Razem z szumami i trzaskami na końcu. SP9 OLI. Okej, dzięki. Dla ciebie też czwórka. Jesteś coraz ciszej, ta modulacja jest coraz słabsza, ale nadal jesteś zrozumiała. SP9 JKO. Dla porównania pokażę wam jeszcze pasmo 2 metrów. SP9 OLI, SP9 OLI, nadaje do ciebie na paśmie 2 metrów. Poproszę o raport SP9 JKO. Powtórz raport, bo to była dla mnie jedynka SP9 JKO. SP9 OLI nadaje na 70 cm. Odbierasz mnie? Na dwójce była jedynka SP9 JKO. SP9 OLI, SP9 OLI. Odbierasz mnie? Nadaje na 70 cm SP9 JKO. Śmierć. Propagacja umarła. Okej, teraz cię odbieram. Coś się zmieniło? Zmieniłaś swoje położenie czy coś w tym rodzaju? Bo na baofegu kompletnie cię nie słyszę ani na 2 metrach, ani na 70 cm. SP9 JKO. Nie, tak na początku ja dostałem. Nie wiem, jak ty przyszedłeś na dwójkę, ale nie wiem. Generalnie ja to odbierałam, to nie wiem, czy nie odbierałeś. Okej, teraz nadaję z Jesu i masz u mnie 4 i 2. Także wracam do baofenga, próbujemy jeszcze raz nadać z baofenga SP9 JKO. Nadaję z baofenga 5 W mocy, 70 cm, SP9 JKO. 9 JKO, jest czwóreczka, są szumy w tle i jest troszeczkę ciszej, SP9 OLI.
ciekawe. Teraz nadaję na paśmie 2 metrów. Powiedz, jak mnie odbierasz na paśmie 2 metrów SP9 JKO. SP9OLi, SP9OLi, nie słyszę Cię. Nadajesz coś? Teraz nadaję na 70 cm. SP9JKO. SP9JKO nadaje na 70 cm. SP9OLi. Okej, czyli na 2 metrach była kompletna cisza, tak? Nie dolatywałaś do mnie, a ja do Ciebie dolatywałem? SP9JKO. SP9JKO, dolatywałeś do mnie, odpowiadałam. SP9OLi. Okej, ciekawe. Ty na 2 metrach do mnie w ogóle nie doleciałaś. Może źle ustawione radio albo po prostu co innego. Dobra, dzięki za raporty SP9JKO. I teraz przekręcam antenę na dłuższą. Nagoya, sytuacja tak jak mówiłem wcześniej, testujemy. SP9OLi, SP9OLi nadaje teraz z dłuższej anteny Nagoya na paśmie 70 cm. Powiedz, jak mnie odbierasz SP9JKO. Tutaj jest czysta piąteczka, szumy są ledwo dosłyszalne w tle. SP9OLi. Okej, dla Ciebie też jest dużo lepiej. Słuchaj, też piątka i próbujemy jeszcze pasmo 2 metrów SP9JKO. Dobra, zmieniamy. Nadaję do Ciebie na paśmie 2 metrów SP9OLi. Jak mnie odbierasz SP9JKO? Dobra, słuchaj, na 2 metrach jest dla Ciebie jedynka, kompletna jedynka. Ciekawa sprawa, spodziewałem się szczerze, że będzie na odwrót, że to pasmo 70 cm będzie gorzej działać w lesie. Jak widać, test pokazał co innego. Jesteśmy pod lasem, teren jest w miarę płaski, nieliczne drzewka. I robimy testową łączność z Baofenga na paśmie 70 cm, moc 5 W. SP9 OLi, poproszę o raport, tu SP9 JKO. SP9 JKO, słuchajcie na 5, SP9 OLi. Ok, mamy raport o piąteczkę, czyli jest czytelnie. SP9 OLi nadaje z Baofenga 5 W mocy i antena Nagoya 771. Jak mnie teraz odbierasz? SP9 JKO. SP9 JKO, bardzo świetnie. Też piąteczka, SP9 OLi. Ok, znowu raport 5. Jestem 2 km od drugiego radia. Nadajemy z mocą 5 W, Baofeng UV82, standardowa antena. SP9 OLi, poproszę o raport. Nadaję z Baofenga ze standardową anteną. SP9 JKO. SP9 JKO, piąteczka dla Ciebie. SP9 OLi. Dla Ciebie też piątka i przestałem słyszeć te szumy, które słyszałem na dłuższej antenie. Jak to z mojej strony wygląda? SP9 JKO. SP9 JKO, też nie słyszę żadnych szumów. SP9 OLi. Nadajemy na 70 cm 5 W. SP9 OLi, test na długiej antenie. Jak mnie odbierasz? SP9 JKO. SP9 JKO, odbieram. Dla Ciebie też piątka i lekkie szumy w tle. Ok, jestem już 4 km od drugiego radia. SP9 OLi, poproszę o raport. Nadaję z krótkiej anteny Baofeng. SP9 JKO. SP9 JKO. Dźwięk wyraźny, lekki szum w tle, czyli czwóreczka SP9 OLi. Okej, dla Ciebie też lekkie szumy w tle, czwóreczka SP9 JKO. SP9 OLi nadaje z długiej anteny Baofeng. Jak mnie odbierasz SP9 JKO? Też piątka, minimalne szumy. SP9 JKO. Standardowa antena Baofenga, dystans trochę ponad 5 km. SP9 OLi, SP9 OLi, poproszę o raport. SP9 JKO. SP9 JKO,
Okej, jest trochę ponad 5 km. Minęliśmy wieś, także mogą się pojawić dodatkowe zakłócenia z tego tytułu i testujemy baofeng na 40-centymetrowej antenie. SP9 OLI, SP9 OLI nadaje z baofenga na długiej antenie, jak mnie słyszysz, SP9 JKO. SP9 JKO, powtórz SP9 OLI. SP9 OLI testuje baofenga na długiej antenie. Podaj raport, SP9 JKO. SP9 JKO, czwóreczka z szumami. Kazałam powtórzyć, bo po prostu chyba się nie zgraliśmy i mówiłam w momencie, w którym ty już kończyłeś tam SP9 OLI. Okej, dzięki. Okej, to już jest 6 km pomiędzy dwoma baofengami. Próbujemy. 5 W mocy. SP9 OLI, SP9 OLI. Poproszę o raport SP9 JKO. Okej, dzięki za raport. Dla ciebie nawet piątka bym powiedział z lekkimi szumami SP9 JKO. SP9 OLI, SP9 OLI nadaje teraz z dłuższej anteny baofeng SP9 JKO. SP9 JKO, teraz też była nawet piąteczka z lekkimi szumami z tle SP9 OLI. Okej, dobra, słuchaj, bo mi się droga już kończy, nie mam gdzie dalej jechać. Zmniejszmy moc na 0,5 W i zobaczmy, co z tego będzie. SP9 JKO. SP9 JKO, czyli mam ustawić na low, tak? Tak, ustaw na low. Ja w tej chwili nadaję do ciebie z ustawień low w baofengu. SP9 JKO. SP9 JKO, jak mnie słychać? SP9 OLI. Prawie. Prawie bez różnicy. Może teraz bym zmniejszył z tej piątki na czwórkę, ale i tak jesteś super czytelna SP9 JKO. SP9 JKO, wydaje mi się, że u ciebie również piątka, a ten szum to po prostu ja, słyszałam SP9 OLI. Okej, dzięki za raport. No na tę chwilę muszę uznać test za zakończony, a rezultatów brak, bo cały czas przez całe 6 km mieliśmy super zasięg. Super raporty. SP9 JKO. SP9 JKO, no to dziękuję za zmianę raportów. SP9 OLI. Jak mogliśmy zobaczyć na teście, nie było żadnej przewagi nad Nagoją 771. Względem standardowej anteny do baofenga. I dlaczego tak się stało? Moim zdaniem nie były to dość wymagające warunki, żebyśmy zobaczyli faktyczną różnicę i faktycznie lepszy zysk na tej antenie, który powinien być. Jeśli antena jest dobrze zestrojona, to powinniśmy widzieć zdecydowanie lepszy odbiór na tej dłuższej antenie. A dlatego, że ta odległość była mała i warunki nie były zbyt wymagające, to zwyczajnie nie mogliśmy zaobserwować żadnych spektakularnych wyników. Myślę, że gdyby te dystanse zacząć zwiększać dwukrotnie na przykład, albo jeszcze bardziej utrudnić teren, przejść na drugą stronę góry, to wtedy prawdopodobnie w końcu zobaczylibyśmy jakąkolwiek różnicę. Dlatego moje zdanie jest takie. Na pytanie, czy warto, odpowiem tak, ale ja używam Nagoi tylko w sytuacjach stacjonarnych. To znaczy, kiedy się przemieszczam, używam krótszej anteny. Jeśli natomiast obozuję, to przekręcam na dłuższą antenę. Jeśli interesuje Was, jaki zasięg ma takie walkie-talkie, to zapraszam do obejrzenia tego filmu. Gdzieś tutaj się Wam wyświetli. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, komentować i lajkować filmy. Na razie.